Klęska Polski, wojny obronnej z Niemcami i agresja ZSRR na nasz kraj doprowadziły do katastrofy. Znaleźliśmy się pod niemiecką i radziecką okupacją. Polacy jednak wykazali się hardem ducha i już z końcem września 1939 roku zaczęły tworzyć się pierwsze struktury organizacyjne Polskiego Państwa Podziemnego. Została najpierw Służba Zwycięstw w Polsce, przekształcona wkrótce w Związek Walki Zbrojnej, który z kolei 14 lutego 1942 roku przemianowano na Armię Krajową. Konspiracja AK-owska była podzielona administracyjnie. Do najmniejszych jej ogniw należały m.in. placówki. Początki placówki AK Głogów, czyli dzisiejszego Głogowa Małopolskiego, miały miejsce w położonej kilkanaście kilometrów na zachód wsi Bratkowice. I mieszkaniec podporucznik rezerwy Józef Rzepka już jesienią 1939 roku zaczął tworzyć pierwsze struktury konspiracji. Jego dążeniem było, aby w każdej miejscowości z najbliższej okolicy powstały tajne oddziały, które mogłyby w przyszłości stworzyć jedną dużą siłę. W grudniu 1939 roku został zaprzysiężony Kazimierz Nitka z Głogowa i on zajął się tworzeniem konspiracji w tym mieście. Po awansie Józefa Rzepki i przeniesieniu go do inspektoratu AK Rzeszów, z czasem to właśnie Kazimierz Nitka został dowódcą placówki. Do maja 1944 roku głogowska placówka stworzyła znaczącą siłę militarną składającą się z dwóch kompanii, którym podporządkowane były 7 plutonów bojowych, pluton batalionów chłopskich, pluton wojskowej służby powstania, pluton łączności, pluton sanitarny oraz grupa dywersyjna. Łączny skład osobowy liczył 486 osób. Jednym z głównych zadań żołnierzy placówki AK Głogów Bratkowice było przygotować się do zbrojnego powstania o kryptonimie Burza, którego celem było w odpowiednim momencie uderzyć na niemieckiego okupanta i przejąć kontrolę na zajmowanym przez niego terytorium. Dogodnym momentem do uderzenia miały być dni, w których do poszczególnych terytorium naszego kraju zbliżała się walcząca z Niemcami Armia Czerwona. Żołnierze AK mieli pokonać wycofujących się Niemców i przywitać żołnierzy radzieckich w roli gospodarza. Do placówki AK Głogów Bratkowice moment ten nadszedł w ostatnich dniach lipca 1944 roku. Niemcy szykowali się do ewakuacji, ale zdecydowali, że samo miasteczko będzie bronione. Komendant niemieckiego garnizonu w Głogowie wydał rozkaz, aby rano 26 lipca 1944 roku młodzi mężczyźni mieszkający w miasteczku stawili się na rynku. Co chciał zrobić? Pisał na ten temat Edward Brydak, który dokumentował działalność podokręgu AK Rzeszów. Ostrzec przed wystąpieniem, zaaresztować, wywieźć do robót fortyfikacyjnych? Burmistrz Wagner rozkaz ogłosił, ale od siebie ostrzegł ją i dał wolną rękę. W tym czasie młodzieży zorganizowanej w AK wiadomy już był rozkaz mobilizacyjny i miejsce. Lasek na północny zachód od Głogowa w kierunku Gór. Żołnierze AK z Głogowa, zamiast wypełnić rozkaz niemieckiego komendanta, udali się w stronę Gór Głogowskich, by dotrzeć do lasów bratkowickich, gdzie był punkt zbiórki. Jednak w leżącym między Głogowem a Budami lesie zarośliny natknęli się na niemiecką ciężarówkę wracającą z Gór z zarekwirowaną żywnością. Na podstawie relacji uczestników akcji opisał ją Mieczysław Cisek. Grupą tą dowodził zastępca komendanta, nieżyjący dziś Madejowski Jan, z pomocą Mariana Krydy i Kotuli Edwarda. Cały odcinek lasu podzielono na 3 stanowiska. I tak, jedna z grup obsadziła punkt od strony Bud, druga mniej więcej po środku odcinka lasu, a trzecia na krawędzi lasu od strony Grabnika. Gdy od strony Bud nadjechał samochód, pierwsza grupa nie atakowała go.
Gdy znalazł się pośrodku odcinka, posypały się granaty samodziałowe. Jeden z nich wybuchł. Niemcy zatrzymali samochód, a wyskoczywszy z niego, poczęli strzelać, lecz ogień z lasu okaleczył nogi jednego z Niemców. Kiedy ten przewrócił się i zaczął krzyczeć „Hilfe, Hilfe!”, pozostali dwaj Niemcy odrzucili broń i podnieśli ręce do góry. Wówczas Adam Skulicz podbiegł do nich i odpowiednio się nimi zajął. Rozbroił leżącego Niemca, a za nim, to znaczy za Skuliczem, podbiegli pozostali koledzy do samochodu. Rozpuścili cielęta i świnki w pola. Pozostała na samochodzie kapusta i kartofle. Marian Kogut skoczył błyskawicznie do szoferki, szukając broni maszynowej. Znalazł jedynie pistolet. W międzyczasie Marian Kryda, odpiąwszy kanister z benzyną, zaczął polewanie nią kabiny i skrzyni samochodu. Marian Kryda, rzuciwszy zapaloną zapałkę, postawił w płomieniach cały samochód. Kulawego Niemca miano rozstrzelać na miejscu, ale Różewicz Franciszek prosił kolegów, aby go nie rozstrzeliwali. Po opatrzeniu jego ran przez Hankę Dziadecką, sanitariuszkę i zarazem łączniczkę oddziału, ruszono z jeńcami przez las w kierunku przysiłka But, zwanego Budki, przez przysiłek Rękawek. Akcję burzę ja zacząłem moim oddziałem, jak ten... A zaproponowałem kierownictwu w ten sposób, że już Niemcy wtedy dobrze uciekali. Głównie tu to drogo Trzciana, bo to jest główna przecież droga i te. Ale dużo było tak, że ci na przykład od Głogowa, od północy, to dojeżdżali do ton i razem wszyscy uciekali z tą główną szosą. Ta szosa była tak zawalona, że to... A niektórzy coś skracali drogę i jechali w Głogów, jechali na Bratkowice i potem tu i później łączyli do tej drogi do Trzciany. Napadliśmy na samochód, bo tak sobie pojedynczo jechały tu od Głogowa i na Trzcianą. No tośmy się obsadzili, zgłosiłem, że jak mam zacząć, to od samochodu zacznę. Może się przyda samochód. I tak jakbyśmy ten pierwszy, ale zaraz z niepowodzeniem, to bo tak, wszystkie samochody jechały w kierunek ten. No i myśmy, ja tak obsadziłem, tam miałem nawet taką czujkę, żeby oglądał już wcześniej, zgłosił. Któryś krzyczy, Niemcy z drugiej strony przyjechali, od Trzciany. Wszystkie samochody i wszyscy uciekali do Trzciany. Na zachód i to, a ten odwrotnie samochód, popatrzymy, no rzeczywiście, widać, taki otwarty samochód, łazik, Niemcy na nim sodzą, już blisko nas, no uciekliśmy tak z drogi, ale Niemcy, ale oni nas już dobrze widzieli, żeśmy uciekli z drogi. Jak to sprytnie zrobili, prawie przed nami, wjechali do tamtego, do rowu na poprzednie, naprzeciwko drogi, tam był dosyć taki płytki rów, stanęli koła tak, drugie na to, oni tylko widziałem, jak mignęli się pod samochód, to. I od razu oni są w bunkrze i na nas ogień. Myśmy nie, wiedzę, że jak się schowamy, to już w ogóle cofniemy do rowu, to im nic nie damy rady, bo oni będą mieli taką przewagę. Oni w bunkrze, a my na zewnątrz to. Tak, ja podszedłem do tego samochodu, stenę miałem i od razu serię ten. Także po tych kołach i to, co oni wyglądali, ci się chowali. Bo moje te chłopaki od razu też doleciały, patrzę, już są przy mnie i też mi tak pomaga. A tu nagle słyszę od strony tu Bratkowic, bo to myśmy te, tam krzyk się tam, bo tam się gromadzili ci, co się schodzili na akcję burzą i tacy, a już niektórzy mieli broń i co, tam dopiero ich ewidencjonowali na leśnictwie i tworzyli jako oddziały to. A i tamci jak zobaczyli, że to tu Niemcy, tak, lecieli i niektórzy strzelali. I nam gwizdzą kule. Gwizna mi tak, druga gwizna. Ale Niemcy też zauważyli tamtych, bo to krzyk był. I widzę, że jeden
przeskoczył przez rów, tak, zaczołgał się przez rów i tam był owiec. Ten owiec się wsunął. I widzę, idzie, posuwa się. Myślę, oj, dobrze. To już jeden mamy tu mniej. Jednego mniej. O, no to już teraz jest dobrze, bo będą oni mieli te same sprawa, co i my. Ta sama sytuacja obronną. Równowaga będzie, a nie oni schowani bunkrze, a my otwarci. Mój kolega jeden od razu do niego złapał go z tyłu, odebrał mu broń, ściągnął mu ten hełm, założył sobie. A ja tych dwóch tam raz serię, drugi raz serię, my ich i tak złapiemy na polach, tu tyle, jeszcze jak ta zgraja cała nasza leci, to już nie puścimy ich. W nocy z 26 na 27 lipca żołnierze ze zgrupowania wykryli przejeżdżającą przez Bratkowice kolumnę wozów taborowych. Dowodzący zgrupowaniem Józef Rzepka zdecydował się na atak. W książce przedstawiającej losy tych wydarzeń pod tytułem Głogów Małopolski w czasie II wojny światowej autor tak przedstawił te wydarzenia. Józef Rzepka podzielił swoich ludzi na dwie grupy. Jedna miała markować atak, a druga wyposażona w całą broń maszynową paraliżować ruch taboru. Strzelanina trwała kilka godzin. Niemcy odpierali atak, lecz nie potrafili zmusić akowców do wycofania się. Wreszcie wysłali jedną kompanię w kierunku Bud Głogowskich w celu okrążenia polskich żołnierzy. Znicz zauważył ten ruch i dopiero wówczas dał rozkaz do wycofania się. Według raportu Niemcy mieli 15 zabitych, w tym 2 oficerów i około 30 rannych. W kolumnie uszkodzonych zostało 7 wozów taborowych. Nie odnotowano żadnych strat własnych. Podporucznik Rzepka mógł pochwalić się ogromnym sukcesem. Ranni żołnierze mieli zapewnioną opiekę dziewcząt z plutonu sanitarnego, którym dowodził chorąży Franciszek Litwin, pseudonim Zelota. Wśród sanitariuszek znalazła się 17-letnia ówcześnie córka Litwina, Janina. Wiele lat później wspominała ona swoje przeżycia, nawiązując m.in. do takich postaci jak kapelan żołnierzy z placówki, proboszcz z Bratkowic, ksiądz Michał Sternal, pseudonim Łęk, czy jeden z dowódców plutonu Tadeusz Lis, pseudonim Ukleja, który w później w październiku 1944 roku zginął bohaterską śmiercią podczas próby odbicia uwięzionych przez NKWD akowców w Zamku Rzeszowskim. Mam nadzieję, że ksiądz Sternal pamięta młode dziewczę z Bratkowickiego Lasu. Poznałam go 27 lipca 1944 roku jako przystojnego kapelana. Gdy weszłam do obozu, siedział pod drzewem w obecności Znicza i Uklei. Kiedy opowiadałam ojcu, jak z przygodami dotarłam do lasu, powiedziałam: chyba diabeł nas kołował. Ojciec mnie zmitygował, wskazując na księdza Sternala. To jest ksiądz, nie mów tak. Przygoda polegała na błądzeniu moich przewodników. 27 lipca wczesnym rankiem zgłosili się dwaj młodzi chłopcy z rozkazem, bym natychmiast zgłosiła się w obozie. Droga wiodła przez las, polanę, rzeczkę i znowu las, już Bratkowicki. Tu chłopcom droga się pomyliła i skończyliśmy w stronę Bratkowic. Już na skraju lasu zobaczyliśmy ślady kół samochodów niemieckich, w powietrzu unosił się zapach benzyny. Była to pozostałość porannej potyczki. Zawróciliśmy i po dłuższej chwili natrafiliśmy na nasz posterunek. Trudno mi teraz po latach odtworzyć przebieg akcji. Pamięć zarejestrowała oderwane obrazy. Pamiętam przeskakiwanie przez leśne dukty, podróż ciężarówką w stronę Kolbuszowej, powrót w Bratkowicki las. Pamiętam smak kromki chleba z masłem i posypanej cukrem, którą gdzieś zdobył Ukleja. Nigdy potem nic tak mi nie smakowało. Byliśmy głodni, brudni, piliśmy wodę z rowu, cedząc ją przez chusteczkę, ale byliśmy radośni. Jedna z potyczek z żołnierzami Wehrmachtu odbyła się przy leśniczówce w Budach Głogowskich. Stoczyła ją grupa dowodzona przez Żbika, którego nazwisko niestety nie jest znane, ponieważ dołączył on ze swoimi ludźmi do zgrupowania tuż przed wybuchem akcji Burza.
Żbik razem ze swoją drużyną stali przy szlabanie blokującym wjazd do lasu tuż przy leśniczówce nieopodal dworu i folwarku malinowskim. Wzdłuż ściany lasu wiodła droga wiejska, która ostro skręcała w lewo. Niespodziewanie za zakrętu wyłoniła się ciężarówka wioząca niemieckich żołnierzy. Było ich ponad 20. Od razu dostrzegli ludzi Żbika, którzy wyróżniali się trzymaną w ręku bronią. Samochód zatrzymał się i Niemcy zaczęli wyskakiwać ze skrzyni ładunkowej. Polaków było zaledwie 8. Ucieczka w głąb lasu była równoznaczna z samobójstwem, ponieważ droga wiodła stromo pod górę. Wszyscy schronili się za najbliżej stojącym przy drodze domem, dzisiaj już nieistniejącym. Niemieccy żołnierze otworzyli ogień, szukając jednocześnie stanowisk strzeleckich na drodze. Zbieg ze swoimi ludźmi odstrzeliwali się i początkowo żadnej ze strony górowała na drodze. Wkrótce jednak nadjechała druga ciężarówka, również wypełniona żołnierzami, którzy włączyli się do walki. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Żbik domyślał się, jak są to narodowi. Wykorzystując swoją przewagę liczebną, chcieli obejść Arnowców i zaatakować ich od tyłu. Postanowił zmierzyć się tym samym planem. Wrogów był 10, a on sam, gdyż wszyscy jego ludzie zostali wyrzuceni, aby dali się rozwijać, utrudniając w ten sposób ruchy Niemców, jednocześnie odwracając ich uwagę od jego działań. Żbik zabrał ze sobą zapas granatów i wycofując się przeszedł przez płynący obok potok. Obchodząc leśniczówkę dotarł pod samo stanowisko niemieckie. Było tyle blisko, że z łatwością mógł dorzucić tam granatę. Miał ułatwioną sytuację, ponieważ po drugiej stronie rowu, w którym kryli się Niemcy, znajdował się mur otaczający folwark, dzięki czemu odbijające się od niego granaty celnie raziły wroga. Po wybuchu drugiego granatu Niemcy bezwłocznie zaczęli się wycofywać. Zabrali swoich zabitych i rannych, ładując ich do ciężarówek, lecz z pośpiechu zostawili dwa karabiny maszynowe. Wróg był przekonany, że ma do czynienia ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. W rzeczywistości tylko dzięki odwadze Żbika udało się uratować polską drużynę od całkowitego pogromu. Niestety, nie zawsze szczęście sprzyjało polskim żołnierzom. 28 lipca do Bratkowic zostało wysłanych 9 AK-owców w celu wydobycia broni zamaskowanego we wsi magazynu. Czuli się pewnie, nie wiedzieli, że w Bratkowicach w tym czasie znajdował się silny oddział niemiecki. Polacy wpadli na wroga z całkowitym zaskoczeniem. Wszyscy mieli na rękach biało-czerwone opaski z literami WP, Wojsko Polskie. Niemcy otoczyli ich i rozbroili. Następnie na oczach mieszkańców wsi załadowali ich na ciężarówkę i ruszyli w kierunku ściany, oficjalnie traktując ich jak jeńców. Lecz polscy żołnierze nie zostali dowiezieni do ściany. Kilkaset metrów przed tą miejscowością samochód zatrzymał się. Polaków wywleczono i rozstawiono w polu, a następnie seriami z karabinów wszystkich rozstrzelano. Bohaterską śmierć ponieśli Eugeniusz Świder, pseudonim Ruczaj, Franciszek Kwoka, pseudonim Song, Franciszek Lis, pseudonim Zawora, Władysław Madej, pseudonim Rygiel, Roman Lis, pseudonim Rożen, Władysław Miśta, pseudonim Rond, Tadeusz Przywara, pseudonim Nizioł, Jan Rogala, pseudonim Kalia i Karol Lis, pseudonim Ambra. Na tym nie zakończyły się niemieckie zbrodnie. Bratkowice zostały podpalone. Spłonęło kilkadziesiąt budynków, domy, stajnie, stodoły. Ostrzelano także 10 osób, głównie kobiety, podejrzewając, że są one matkami lub żonami ukrywających się w lesie polskich żołnierzy. Podjęte w ramach akcji Burza działania AK-owców z placówki Głogów Bratkowice wywołały ogromne zamieszania w niemieckich szeregach.
Dlatego lęk budziła zbliżająca się od stanu Armia Czerwona. O chaosie, który wkradł się w niemieckie dowodzenie, świadczył nawet do jakiego wróg dokonał 29.1944 roku. W miasteczku wciąż stacjonowały niemieckie oddziały, jednak z powodu dezinformacji sztabowcy uznali, że Głogów został opanowany przez współdziałające ze sobą oddziały polskie i rosyjskie. Wspomina Jan Reguła, ówcześnie 10-letni chłopak mieszkający na Wygodzie przysiłku Głogowa. Słyszeliśmy w nocy strzelaninę. Wydawało się, że to dzieje się całkiem blisko domu. Ojciec zebrał całą rodzinę i przenieśliśmy się do stodoły. Do rana nikt już nie mógł zasnąć. Gdy się rozjaśniło, widzieliśmy niemieckich żołnierzy przemieszczających się bezładnie w różnych kierunkach. Po tym, jak strzelanina ucichła, ojciec wysłał mnie do centrum Wygody, żebym dowiedział się, co się stało. Gdy dotarłem do domu, w którym mieszkała zaprzyjaźniona rodzina i gdzie kwaterowało kilku Niemców, na niebie pojawiły się samoloty. Dwa lub trzy leciały tak nisko, że dobrze widziałem hitlerowskie krzyże. Zaczęły strzelać do wszystkiego, co tylko się ruszało. Niemiecki oficer rozkazał żołnierzom, aby ułożyli flagę ze swastyką, by piloci zorientowali się, że strzelają do swoich. Oficer wraz z dwoma żołnierzami wybiegli na drogę, ale nie zdążyli rozłożyć flagi. Wszyscy zginęli od kul. Samoloty zrzuciły bomby, które na szczęście nie wyrządziły większych szkód i odleciały. Na Wygodzie straty były nieduże. Jednak w centrum Głogowa zniszczeń było znacznie więcej. Zbombardowanych lub spalonych było 28 domów i kilkanaście budynków gospodarczych. Niemiecka bomba zburzyła m.in. narożnik fabryki włókienniczej, która mieściła się w murach dawnego pałacu książąt lubomirskich. Były też straty wśród mieszkańców. Śmierć poniosło 8 osób, kilka też było rannych. Wśród zabitych znalazła się najbliższa rodzina dowódcy głogowskiej placówki, porucznika Kazimierza Nitki. Pod gruzami własnego domu zginęła jego matka Karolina oraz rodzeństwo Stanisława i Teodor. Sam Kazimierz Nitka, noszący pseudonim Narwal, musiał później umieścić ich nazwiska w raporcie o stratach. 30 lipca 1944 roku nad żołnierzami zgrupowania Zadrów dowodzenie objął przysłany z inspektoratu AK Rzeszów porucznik Antoni Paweł z pseudonim Sewer. Dotarł on do zgrupowania wraz z grupą dowódcy oddziału dywersyjnego inspektoratu Wiktorem Błażewskim pseudonim Orlik. W złożonym później do inspektoratu raporcie Sewer napisał: na skutek ukazania się wojsk sowieckich oddziały niemieckie opuściły miasteczko Widełka i Kupno, tak że dostęp do lasu Bratkowickiego stał się możliwy. Dowódca grupy Znicz w dniu 30 lipca decyduje się na powrót do lasu Bratkowicy. Zakłada biwak w rejonie Góry Żubrowej, dającej mu doskonałe warunki obronne. Ubezpiecza się starannie od południa, zachodu i wschodu, wysyłając rozpoznania na Bratkowicę i Czarną. W tej sytuacji przybyłem do Znicza z grupą Orlika dnia 30 lipca około godziny 11. Znicz natychmiast złożył mi szczegółowy meldunek z dotychczasowej swojej akcji oraz dokładne sprawozdanie sytuacji nieprzyjaciela i oddziałów sowieckich. Ponadto udzielił mi bardzo cennych uwag i spostrzeżeń oraz wiadomości uzyskanych w czasie rozmów przeprowadzonych osobiście z dowódcami oddziałów sowieckich i politrukiem dywizji sowieckiej operującej z rejonu Sokołów na Kolbuszową. Pojawienie się pierwszych oddziałów Armii Czerwonej wymusiło na polskim dowódcy dokonanie przegrupowania. Ze zgrupowania liczącego około 200 ludzi wyodrębnił oddział w sile 55 najlepiej uzbrojonych żołnierzy. Pozostałych rozpuścił do domów. Olbrzymia większość oficerów, jak i żołnierzy z ciężkim sercem poddała się temu rozkazowi, raportował porucznik Pawlik.
Przygrupowanie było konieczne, gdyż napierająca Armia Czerwona sprawiła, że na terenie działania zgrupowania pojawiły się niemieckie jednostki frontowe, walka z którymi słabo uzbrojeni AK-owcy nie mieli żadnych szans. Najbardziej ciężkie walki miały miejsce w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku. O traumie tych wydarzeń mówił Władysław Jachyra, mieszkający wówczas w Głogowie. Trójka nas była w domu. Ostrzał był niemiłosierny. Pójdziemy do Piechowskich od tyłu. Jakoś udało nam się przejść. W piwnicy było już 15 osób. Słychać było modlitwy. Tylko była w środku i świeciła się jedna lampa naftowa. Nie było już miejsca. Pociski było słychać, jak na zewnątrz trzaskają niesamowicie. Około godziny 15 nad miastem zaległa cisza. Wokół wielkie zniszczenia. Powybijane szyby w oknach. Nagle widzę pędzących 3 żołnierzy niemieckich. Przyszli koło nas i udali się do rynku. Przed godziną 22 wieczorem usłyszeliśmy wszyscy głośne krzyki. Ura! Ura! Początkowo nie mogliśmy zrozumieć, co oznaczają i dopiero po chwili okazało się, że weszli Rosjanie. Sowieci z okrzykiem. Ura! Słychać tylko było jazgot broni maszynowej. Po tym ataku udaliśmy się do naszego domu. Szyby wybite i ślady potkwione w drzewie pociskach. W mieszkaniu szafy były porozbijane i zniszczone. To samo stało się z okolicznymi domami. Lampy powoli zaświeciły się w domach. Na rynku pojawiły się furmanki z żołnierzami ruskimi. Sowieci, Sowieci! 3 sierpnia 1944 roku Niemcy zostali całkowicie wyparci. Zwycięska Armia Czerwona z honorami traktowała polskich żołnierzy, z którymi na polu walki zawarła braterstwo krwi. W walkach poległo 21 z placówki głową w Bratkowice. Kilkudziesięciu też było rannych. Jednak według raportu porucznika Pawlusa straty nieprzyjaciela były znacznie większe. 34 zabitych i 40 rannych. Oprócz tego AK-owcy zdobyli działo przeciwlotnicze, 4 karabiny maszynowe, 80 karabinów ręcznych, 4 pistolety maszynowe i 2 samochody maszynowe. Żołnierze AK z placówki Głogów w Bratkowice niezwykle chlubnie zapisali się w historii. Zademonstrowali okupantowi wolę walki i wprowadzili swoimi działaniami ogromne zamieszanie w jego szeregach, co ułatwiło Rosjanom wyparcie wroga. Bez współpracy z polskimi żołnierzami z AK Armia Czerwona poniosłaby znacznie większe straty. Polacy informowali rosyjskich oficerów o niemieckich ruchach i położeniu ich wojsk. Niestety, już kilkanaście dni po wyzwoleniu uaktywniło się rosyjskie NKWD i rozpoczęły się pierwsze aresztowania polskich żołnierzy. Braterstwo krwi zawarte na polu walki okazało się niewystarczające wobec czynników politycznych. Jednak bohaterska postawa AK-owców z placówki Głogów Bratkowice godna jest pamięci potomnych.